Kurs franka szwajcarskiego względem złotego jest najniższy od nie tylko słynnego czarnego czwartku stycznia 2015, ale w ogóle najniższy od jesieni 2014 roku. Po raz pierwszy od tego czasu za szwajcarską walutę płacimy mniej niż 3,50 zł groszy. Czemu zawdzięczamy to ostatnie umocnienie złotego wobec Franka, które może nie jest jakoś spektakularne, bo przez pewien czas widzieliśmy te notowania w okolicach 3,60, teraz mamy 3,49, więc jest to spadek o kilkanaście groszy. I wynikają z kilku powodów: po pierwsze, widzimy cały czas mocnego złotego. To jest niewątpliwie bardzo pozytywny objaw, który pokazuje, jak dużo daje Polsce członkostwo w Unii Europejskiej na, te, na tle ostatnich zawirowań na niektórych Walutach rynków wschodzących, takich jak Rubel, turecka lira, które wobec e, tematu wojen handlowych, ale szczególnie wobec eskalacji konfliktu wokół Syrii e, bardzo mocno traciły. E, waluty naszego regionu w zasadzie w ogóle na to nie zareagowały, więc to jest ewidentny, e, ewidentna granica pomiędzy tymi walutami bardziej ryzykownymi, a pomiędzy tymi walutami właśnie już e, krajów członkowskich Unii Europejskiej. E, ponadto Widzimy umacniającego, umacniające się euro wobec franka szwajcarskiego. To jest takie trochę wybieganie w przyszłość. Pamiętajmy, w Szwajcarii mamy najniższe stopy procentowe na świecie. Przechowywanie franka na rachunkach bankowych kosztuje i to dość dużo, czyli nie dostajemy odsetek, a wręcz musimy płacić, jeśli jesteśmy dużymi instytucjami. W przypadku euro jest podobnie, ale te stopy ujemne są niższe i jest duża szansa, że w przyszłym roku w końcu zostaną podniesione. I tym tematem trochę żyje rynek. Tą podwyżką stopy depozytowej w strefie euro z poziomu minus 0,4 do poziomu minus 0,2. W przypadku Szwajcarii jest to minus 0,75, więc no to już będzie pewna różnica, to będzie po prostu mniej bolało tych, którzy muszą przetrzymać te pieniądze. I w związku z tym widzimy no, dość systematyczne umocnienie się euro wobec Franka i w efekcie zbliżamy się do tego poziomu 1,20. Przypomnę właśnie przed tym słynnym czarnym czwartkiem 2015. Tego poziomu bronił SNB, Bank Centralny Szwajcarii. Nie chciał, żeby frank był mocniejszy wobec euro. No, później z tej polityki zrezygnowano. Frank był bardzo mocny, ale teraz te naturalne procesy doprowadziły do tego, że wracamy do tego poziomu i to sprawia, że również złoty względem franka wraca do tych poziomów właśnie, które widzieliśmy w latach 2003 14 I na początku 2015 roku. To oczywiście nie oznacza, że ta perspektywa jest tylko jednokierunkowa. Mamy jednak wyraźny wzrost zmienności na rynkach globalnych w tym roku w porównaniu do roku poprzedniego. Na razie to nie przełożyło się na osłabienie złotego. Pomogła na przykład ostatnia decyzja agencji Standard Poor's o podniesieniu perspektywy ratingu, więc inwestorzy doceniają tą poprawę sytuacji w finansach publicznych. Natomiast no, jeśli ta zmienność na rynkach bazowych będzie się utrzymywać, to może się to na jakimś etapie przełożyć na również wahania notowań złotego, ale moim zdaniem na razie nie, nie ma takiego widma jakiejś większej przeceny, której powinniśmy się obawiać.